Cichy, MMA.pl, a ze mną Denis Załęcki. Denis, powiem Ci szczerze, chyba się nie spodziewałeś, że taką taktykę tym razem Marcin na Ciebie przygotuje. Słuchaj, są tematy, to w chwili mówi to samo, są tematy, których się nie porusza, tematy rodzin, kobiet, dzieci się nie porusza, to jest dla mnie takie powinny być odizolowane od świata, od kamer, od wszystkiego. Jestem za tym, żeby ta nigdy więcej nie walczyła tutaj w tej federacji. Będę gadał z Boxdelem zresztą, ale pewnie będzie miała ta walka na narodowym. Zobaczymy, także zrobię wszystko. Nie wiem, może jakieś ultimatum, że ja nie zawalczę, jak ta będzie walczyć i tyle. No zobaczymy. Jestem tak. Znaczy wiesz, to nawet nie chodziło mi o to, bo on zaczął z tymi takimi tekstami, ale i ty się nawet z tego śmiałeś i podejrzewam, że się nie spodziewałeś, że on tak zacznie. No, teksty frajerskie się nie liczą, damskie spływają. Nie, już mnie nawet nie wkurzają teksty jego. Ale tak mnie, wiesz, po ludzku, powiedz mi, po co ty się w to, wiesz, wciskasz z tym Marconiem? No wiesz, o co mi chodzi. Oni mnie wciskają. No ale wiesz, no wciskają cię, no ale wiesz, no musisz się chyba na to zgodzić. No to nie jest tak, że ja się muszę zgodzić, no to masz tak, masz wymów w kontrakcie i nie? Nie chce mi się też ostatni raz to na jakiejś panele siedział, nie? Bez kitu, nie? To jest masakra. A ja robię to dla mojego dziecka, żeby miało dobrze w życiu i się poświęcam na swojego dziecka. Swoją psychikę, przez to, że moja córeczka miała lepiej i mam A wiesz, też wracając już do tego, im on sobie więcej pozwala, przez to, że nie dostaje żadnych od was jakby kar. Bo zobacz, na przykład teraz przychodzi zawodnik KSW Gracjan Szadziński, on go strzela z liścia. Nie, no, jeszcze jak mówię, z mikrofonu wyjechał w tył głowy, nie od tyłu, nie z tego metalowego. No to jest przegięcie, dlatego się stawiłem za nim, nie? No tak, no, ale wiesz, no, gdzie jest granica, bo ja na przykład się boję, że z nim będzie źle, bo w końcu, bo ja nie mówię, wiesz, na przykład o tobie czy o Gracjanie, ale w końcu się trafi jakaś osoba, co mu coś zrobi już poważnego i wtedy się skończą freak fighty moim zdaniem. No niestety, no przyjdzie taki moment, że naprawdę ktoś go skrzywdzi i mam nadzieję, że go ktoś skrzywdzi na ulicy i go kiedyś. Walka się, myślałem, że ktoś przychodzi od niego. Walka z Ferrarim, jak ty usłyszałeś w ogóle taką propozycję, to jaka była twoja pierwsza reakcja? Biorę, łatwa walka i tyle. Pierwszy miał być 2 na 1, miał być Nathan z Ferrarim, ale ten woli sam. No to... Jak był wasz face to face w tej klatce, to stał pod nią Alan Kwieciński i jak zobaczył wasze face to face, to powiedział, Boże święty, jaki on jest obsrany. W sensie, że Ferrari, czy ty to widziałeś tam? Znaczy ja tam po oczach, wiesz, ale po oczach się nie ocenia, ale wiemy, tak jest i wiemy, że będzie w pierwszej rundzie. No tam nawet od niego ktoś powiedział, że nawet głos mu się zmienił, jak patrzył się naprzeciwko ciebie. No tak, ale już poruszyliśmy temat bez mikrofonu, bo wie, o co chodzi, wie, że tam była przeginka z jednej strony i wie, jakie konsekwencje mogą ku temu być w przyszłości. Ktoś ma, robi sobie karierę, zarabia naprawdę grube pieniądze, po problemy. Nie każdy tam robi swoje i tak dalej, ale tematów pewnych nie przekraczamy. Słuchaj, jeszcze na koniec temat buły, bo mówisz, że masz coś na niego mocnego i ludzie zaczynają powątpiewać, że coś masz, bo tego nie wyciągasz. Ale nie, ja mówiłem, ja wyciągnę, jak będzie z nim walka i wtedy wyciągnę i chyba będzie skończona. Bo on myśli, że wie, o czym ty mówisz? Czy... On dobrze wie, już widziałem po jego oczach, jaki już srany. To już nie jestem buła, to co miałem go w głowie, teraz to już jest sama buła. To jest bułeczka. Bułeczka będzie zjedzona. No dobra, Denis, tak jak obiecałem, nie będę cię męczył i widzimy się na ważeniu. Dobra, dzięki, hej.